Patriotyzm to gospodarczy, to część ogólnego, szerokiego określenia patriotyzmu i jest nierozłączną częścią patriotyzmu. No, patriotyzm gospodarczy, my jeszcze możemy mówić o patriotyzmie ogólnopolskim, ale też i o patriotyzmie lokalnym. Myślę, że jeden i drugi jest równie ważny, więc najważniejsze, żebyśmy wybierali te towary, które są oznakowane godłem Polski, czy też na kodzie kreskowym możemy zwrócić uwagę, że to jest towar wytworzony w Polsce, ale też ważne, żebyśmy korzystali z usług, gdzie tymi usługodawcami są polscy rzemieślnicy, polscy przedsiębiorcy. Ma to dwa aspekty. Po pierwsze, że polskie to dobre i to nie jest puste hasło, tylko rzeczywiście mamy i w tej dziedzinie żywności, ale też i wyrobów wysokich technologii. Już jesteśmy na poziomie europejskim, a niejednokrotnie również i troszkę lepsi jak w Europie, ale też jeżeli mówimy o tych produktach, które służą w dniu codziennym naszemu żywieniu, to też polskie to najlepsze, to najzdrowsze. To, co powinniśmy kupować, nie tylko ze względu na ten patriotyzm gospodarczy, ale też ze względu na to, że jeżeli chcemy mieć dobre rzeczy, długo je użytkować i zdrowo się odżywiać, to powinniśmy kupować to, co nasze, to, co polskie, bo to najlepsze. W prosty sposób pracujemy w Polsce, zarabiamy w Polsce, więc wydajemy pieniążki w Polsce, więc wspieramy tych, którzy produkują w Polsce, tych, którzy dają nam pracę, którzy dają pracę naszym bliskim. I to jest właśnie to, o czym mówimy, na wskroś korzystne na wielu płaszczyznach. Między innymi również to jest to, że ekonomicznie wszyscy się wtedy rozwijamy i wszyscy korzystamy z naszej pracy, nawzajem się wspierając. Samorządy mają udziały w podatkach, zarówno w CIT-cie, czyli w tym podatku od przedsiębiorców, ale i w PIT-cie, więc jeżeli rozwijamy polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców, to bezpośrednio wpływa to również na wzrost budżetów jednostek samorządu terytorialnego. A co się z tym łączy? Samorząd terytorialny może wykonywać więcej inwestycji, ale też może inwestować w kulturę, w sztukę, w szkolnictwo, bo to domena samorządu zarówno gminnego, jak i powiatowego. Ale też myślę, że tutaj odpowiedzialność samorządów samych, generalnie jednostek samorządowych, polega również na tym, że może również realizować to już hasło, o którym dzisiaj mówimy, czyli może realizować patriotyzm gospodarczy. Ja w swojej działalności starałem się wybierać na te usługi, które zlecałem, firmy z terenu mojego powiatu, ale już z pewnością preferowałem firmy, które były polskie. Jest do tego kilka możliwości i kilka warunków, bo przecież wszystkie te zadania, wydając pieniądze publiczne, musimy zlecać w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Natomiast ta specyfikacja do danego przetargu, do danego zamówienia nie musi być tak wygórowana i nie musi mieć takich obostrzeń, że mogą w niej tylko startować bardzo duże międzynarodowe firmy, ale wręcz przeciwnie, może być tak rozpisana, że daje szansę również lokalnym przedsiębiorcom, czego ja przez lata pracy w samorządzie starałem się trzymać. Nie tylko sami jesteśmy w stanie się zagospodarować, ale też jednostki samorządu terytorialnego. Myślę, że wiele, wiele tych inwestycji wykonywanych jest przez lokalne podkarpackie firmy. Ale też choćby to, co pewnie wielu pamięta, kongres organizowany na Podkarpaciu w podrzeszowskiej Jasionce, no to przecież kongres 590 to jest to, gdzie mówiliśmy o tym, że ważne, żeby wspierać polski kapitał, żeby wspierać polski przemysł, ale też były tam promowane polskie firmy, więc nie tylko te działania takie, które wymierne są, czyli to, co mówimy, że kupujemy i pracujemy polskimi firmami, ale też szeroko rozumiana promocja i też promocja samego patriotyzmu gospodarczego, więc tych aspektów na Podkarpaciu jest bardzo wiele. Myślę, że tych działań prowadzonych już od paru lat, od czasu, gdy prawica rządzi w Polsce, jest wiele. Przykładem tego to jest to, co można wyróżnić, to jest odzyskanie banków, gdzie ten kapitał polski mamy znów w polskie banki, a co za tym mamy, polskie firmy mają większy dostęp do kapitału. I to jest podstawowe działanie, bo system bankowy to też, no, jakby nie powiedzieć, jest
możliwość czerpania środków, możliwość dalszego rozwoju gospodarki. Jeżeli banki są z obcym kapitałem, to niekoniecznie chcą wspierać polskie firmy. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Ale też proszę zwrócić uwagę, że wiele zamówień rządowych, choćby tych zamówień, które dzisiaj są bardzo ważne, czyli zamówień przemysłu zbrojeniowego, lokowane jest w polskich firmach zbrojeniowych. Ale to też proszę zwrócić na to uwagę, nie tylko na Podkarpaciu, ale również w całej Polsce, to wsparcie dla polskiego kapitału, to też tworzenie odpowiednich warunków dla polskiego kapitału, to też wiele działań, które właśnie wspierają rozwój polskiej, narodowej, opartej na polskim kapitale i przedsiębiorczości. Myślę, że to są bardzo pożyteczne i bardzo potrzebne działania, dlatego że również w tych mniejszych miejscowościach, może przede wszystkim w tych mniejszych miejscowościach, trzeba prowadzić właśnie tą akcję promocyjną. To przecież te malutkie, również lokalne firmy trzeba wspierać. To też w większości tutaj u nas na Podkarpaciu, czy dzisiaj, gdzie jesteśmy w Słonnym, to teren rolniczy, więc też promocja tej polskiej zdrowej żywności, ale to też to, że dzisiaj dzięki działaniom, bo nawiązując do poprzedniego pytania, możliwość sprzedaży bezpośredniej przez rolników. Więc uświadamianie tego również w tych miejscach, możliwościach, gdzie może niekoniecznie ci ludzie mają taki dostęp do wiedzy, do środków masowego przekazu, też nie wszyscy korzystają z dzisiaj wszechobecnego internetu, więc te spotkania są bardzo potrzebne. I ja się bardzo cieszę, że mamy młodych ludzi, którzy mają w weekendy czas zaangażować się. Ale też z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że ci młodzi ludzie pracują troszkę dla siebie, bo jak dzisiaj sobie urządzą Polskę, w takiej będą za chwileczkę żyć. W kontekście tego dzisiejszego spotkania myślę, że warto tak ważne tematy, jak były dzisiaj poruszane, czyli dzisiaj mówiliśmy o patriotyzmie gospodarczym, ale myślę, że warto też mówić o szeroko rozumianym patriotyzmie, poruszać te tematy i warto z tymi tematami wychodzić w przestrzeń publiczną, bo w moim przekonaniu pewnie nie wszyscy są świadomi, jak ważne to są tematy, jak wielki wpływ mają na nasze życie codzienne, na nasz codzienny komfort życia i na nasze codzienne bezpieczeństwo. Więc jak najbardziej wdzięczność dla tych, którzy te tematy poruszają, którzy wychodzą z tymi tematami w przestrzeń społeczną i którzy unaoczniają, jak ważne jest to dla naszego codziennego życia, bo pewnie wielu z nas nie zdaję sobie z tego sprawy, bo jeżeli mówimy o patriotyzmie, to nam się wydaje, że to pewnie to, co zostało opisane na kartach pewnie książek historycznych lub podręczników szkolnych, ale tak naprawdę patriotyzm to, co możemy robić na co dzień, w każdym miejscu, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy i na każdym stanowisku pracy, czy jesteśmy uczniem, czy już pracujemy, wszędzie powinniśmy być patriotami.